Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, dziś jest niezwykły dzień. Niezwykły dzień, dziś jest prima aprilis, czyli dzień, w którym mogę powiedzieć całą prawdę, a potem powiedzieć, że żartowałem. I dlatego drogie pochwiczanki, słuchajcie uważnie. Pochwica jest tego rodzaju dolegliwością, gdzie trudno jest znaleźć zrozumienie u normalnego człowieka. Normalny człowiek po prostu normalnie tego nie rozumie, jak taką normalną rzecz, jak współżycie, można tak skomplikować, że się staje niemożliwa i to się wydaje nienormalne. I dlatego normalny człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o pochwicy, wymyślił normalne rozwiązanie, czyli wymyślił coś takiego jak dilatory. Są to narzędzia tortur, które te biedne kobiety mają sobie na siłę wciskać i to wiecie gdzie? Do pochwy. I ten normalny człowiek wyobraził sobie, że problem to jest, leży w tym, że ta dziurka jest malutka. To znaczy, jeżeli tą dziurkę się rozkalibruje i się tam na siłę wbije taki dilator, to ta dziurka się rozejdzie. Kochani, to musiał być naprawdę wysoko inteligentny robotnik, który przy pomocy młota potrafi powiększyć dziurę w jakimś kawałku metalu. O, potrafi na przykład rozkalibrować no, taką dziurę większą przy użyciu młota i rozpychacza. I chcę wam powiedzieć, że niech on sobie rozepchnie wpierw rozum, bo problem leży zupełnie w czym innym. Problem leży w lęku, a nie w wielkości otworku. Jeżeli ktoś ma mały rozumek, to niech go sobie sam rozepchnie. I dlatego, drogie pochwiczanki, informuję was, nigdy, nigdy nie używajcie czegoś takiego, co się nazywa dilator, bo to jest narzędzie zbrodni powodujące, że normalna pochwiczanka boi się jeszcze bardziej tego, co się i tak wystarczająco boi. I dlatego, drogie pochwiczanki, ręce precz od dilatorów, ręce precz, wszystko jedno, jak one byłyby drogie i jak cudownie zbudowane. Bo jeżeli mają jeszcze takie uchwyty wymienne, już nie będę podawał jakiej firmy, są to narzędzia tortur, to niech oni, ci producenci, sami to sobie wsadzą i to wiecie gdzie? To same dopowiedzcie. No, nigdy, nigdy, żadnego na siłę i bez rozumu.